Dobry wieczór Państwu. Marzena Słupkowska. Przed nami pogodna noc, ale chłodna. Na termometrach od 9 stopni na Suwalszczyźnie, przez 10 w głębi kraju, do 15 na Dolnym Śląsku. Lokalne mgły utworzą się na północy oraz w kotlinach górskich, ograniczające widzialność do 400 metrów. Wtorek zapewni mnóstwo słońca. Gwarancją tego będzie obszar wyżowy, który rozciąga się od Skandynawii po kraje basenu Morza Śródziemnego. Nieco więcej chmur spodziewamy się jedynie na Mazurach i Suwalszczyźnie, ale pokropić może jedynie na północy Podlasia. Podkreślam, może, ale nie musi. Napłynie cieplejsze powietrze z południowego zachodu i z południa, dlatego na termometrach zobaczymy 26-27 stopni, na Śląsku nawet do 29. Tylko na północy jeszcze utrzyma się polarno-morskie chłodniejsze powietrze, dlatego tam do 22 stopni. Ciśnienie, o ile dzisiaj rośnie, jutro zacznie spadać. Warszawskie barometry pokażą 1003 hektopaskale. I poproszę o mapę na kolejne dwa dni. Środa słoneczna, tylko w Sudetach po Tatry, miejscami przelotne opady i burze. I coraz cieplej, od 24 stopni na Suwalszczyźnie, przez 29 do 31 na południowym zachodzie. Czwartek zapewni mnóstwo słońca, ale w regionach północnych. Od centrum nieco więcej chmur, ale od Dolnego Śląska po Podkarpacie może się chmurzyć, gdzieniegdzie popada i zagrzmi. Upalnie do 33 stopni w regionach południowych i centralnych. Teraz to wszystkie informacje. Życzę Państwu miłego wieczoru, spokojnej nocy, a jak przyjdzie czas na sen, przyjemnych snów. Do zobaczenia.